Witam, z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. Oczywiście wszystkiego dobrego w nowym roku dla wszystkich, którzy odwiedzają mój kanał. A tak pokrótce to chciałem wam opowiedzieć. Oczyściłem sobie akwarium, no i oczywiście na tych roślinkach udało mi się wyłapać molinezje malutkie. Jest też kilka mieczyków i gubików. Nie chciałem, aby były tam zjedzone przez te większe ryby, bo naprawdę jest ich tam dużo. Wiadomo, może by tam 1/3 tego przetrwała, ale tak to jak wyłapałem sobie, to na dole przetrwa prawie 90, może więcej tych, co wyłapałem. Także myślę, że dobrze zrobiłem. Wiadomo, nie mam też już miejsca w tym akwarium na dole, bo jest tych małych rybek jest coraz więcej. No ale kilka wydałem, kilka przerzuciłem, także miejsce się zrobiło. Tutaj właśnie widzicie, oto są te rybki. Pierwsze były z jednego dnia, później na drugi dzień zobaczyłem znów kolejne, to nie chciałem, aby były zjedzone, także o, tyle mi się udało odratować. A oto tak prezentuje się to akwarium właśnie z tymi rybkami. Jest tu kilka większych, które jeszcze nie wyselekcjonowałem, ale widzę, że są tutaj dwa takie fajne endlerki w lamparcie, także myślę, że pójdą do innego akwarium. Kilka samic gubika jest fajnych. No i poza tym 4 mieczyki, czy tam 5 takich większych, reszta to te malutkie, jest kilka tych berlińskich, no i większość molinezji. Oczywiście zmieniłem sobie też tą gąbkę z tego pad mini, także tamta była za mała, założyłem sobie większą, także myślę, że będzie to lepiej czyścić to akwarium, bo rybek jest coraz więcej. Takich ciekawostek, co mogę powiedzieć, no to te glonojady, co puściłem tutaj 6, super rosną, żyją wszystkie, bo można je policzyć, bo nie jest dużo, także 6 ich naliczyłem i rosną bardzo fajnie, także myślę, że uda mi się może jakiego jednego samca wyhodować, bo w tym dużym akwarium mam 6 tych dużych, 7 chyba nawet tych dużych glonojadów, no i wszystkie to są samice. Także myślę, że jakiś jeden samiec się trafi z tych właśnie tutaj. I dość takie ładne, widać, że fajnie rosną, także myślę, że będzie wszystko ok. Akwarium zarosło tym nurzańcem, także wycinam go stopniowo, ale to on rośnie jak trawa, także jeżeli ktoś by miał ochotę, to polecam tą roślinkę, tylko naprawdę trzeba o nią dbać i wycinać, bo zarośnie całe akwarium. O, tak jak tutaj widzicie helenki, gdzie reszta to jest zakopana w tym żwirku, ale jest tutaj chyba 6 czy 5. No i ku mojemu zdziwieniu ostatnio zauważyłem, nawet o, jak teraz puszczałem te rybki, 7 takich malutkich helenek już się pojawiło, no takie, ale już te muszelki mają te paski takie, także takie, ja wiem, no 4 mm, 5 mm i już wychodzą z tego żwirku, także mam nadzieję, że będzie ich więcej, czyli w akwarium jest wszystko ok, skoro helenki się rozmnażają, czyli pokarmu im nie brakuje, także super sprawa, bo helenki to jest bardzo fajny ślimak, który dbał o to, aby nie było tu takich innych ślimaków niepotrzebnych, także wszystko czyszczą tak jak trzeba. No i co poza tym jeszcze, tak jak tutaj widzicie, glonojady sprawują się dobrze, no i te małe rybki, co widzieliście na początku, te wyłowione już tutaj sobie pływają, tak jak widać, o, mają się dobrze, te większe ryby ich nie ścigają, a to może dlatego też, że molinezę jak się wykoci, to ten na rybek ma naprawdę większy niż na przykład gubik czy mieczyk, bo gubiki i mieczyki to chętnie są zjadane przez rybki, a na przykład molinezja już ma ten na rybek większy. Także potrafi się schować. No i tu, tak jak jeszcze możecie zaobserwować, no to tych rybek jest bardzo dużo. Roślinę, tam jedna strona to mi zarosła cała. Wodę to tak podmieniam
raz na tydzień 1/3 tego akwarium. No i poza tym nic tu więcej nie dbam. Jedzenie co daje, a tak to wszystko żyje sobie własnym życiem, także myślę, że tak jest najlepiej. Nic im tu nie burzyć, nie grzebać, żadnego nawożenia, żadnych wynalazków, zero grzałki. Wszystko naturalne, jedzenie, filtracja wody i oświetlenie. A tak to wszystko jest tak jak woda naturalna, to wszystko bez żadnych tam RO, bez jakichś uzdatniaczy, nic takiego, zwykła kranówka leci. I myślę, że jest okej, że rybki się mają dobrze, bo tak jak można zauważyć, to tych rybek jest coraz więcej. W następnym filmiku nagram to duże akwarium, no to już będziecie widzieć, ile z tego właśnie poszło też tam, a ile też rozdałem tych rybek. Także myślę, że wszystko sprawuje się okej. No i pewnie tyle o tych na rybkach, no bo co można więcej o tym akwarium powiedzieć. Także myślę, że tak jak dotąd, to jest wszystko okej. No i poza tym jeszcze mogę... Aha, woda taką jak mam tutaj bez grzałki, bez niczego, to jest 25 stopni. Także myślę, że akurat te gatunki, co tu są, to mają wystarczająco dobrze. No i poza tym tyle o tym na rybku i o tym akwarium małym. W następnym odcinku nagram już to duże akwarium, bo już ma prawie, będzie miało rok, także jubileuszowy odcinek roczny będzie nagrany. No i poza tym tyle. Także z tej strony Norbert, czyli fan akwarystyki Jasło. No i dziękuję wszystkim, którzy odwiedzają mój kanał i komentują, lajkują, subskrybują. Wielkie dzięki. Narka.